Witam wszystkich, zapraszam do oglądania. Tym razem Dark Souls. Nie bez przyczyny wracam do tej serii, ponieważ mam zamiar tym razem kolejny raz, już kiedyś raz całą trylogię ukończyłem. Teraz mam zamiar zrobić to jeszcze raz, wbijając inne zakończenia, korzystając może pierwszy raz z czarów, ponieważ będę próbował masterować. Czy mi się uda? Nie wiem tego, ale będę próbował na pewno. I jest tak, że jedynkę i dwójkę znajdziecie już u mnie na kanale, dlatego będę teraz realizował inne zakończenia. No i oczywiście starał się wbić osiągnięcia, których jeszcze nie zdobyłem. Dlaczego może wracam do tej serii? Ponieważ uważam te gry za coś więcej niż zwykłe gry normalne. Trzeba tym grom naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu, zgłębiać tajniki, mechanik i w ogóle naprawdę satysfakcja, jaką dostaniemy, jest nieporównywalna ze zwykłymi grami. Kolejnym z powodów jest to, że udało mi się znajomego przekonać Woltera, którego serdecznie pozdrawiam, do Souls-like'ów i mam nadzieję, że mu dobrze pójdzie. Postaram się mu pomóc cennymi radami. I tyle może, nie przedłużając, zaczynajmy. Okej, to jest New Game Plus, więc startuję tutaj gdzieś od Kowala, czyli już kiedyś coś, kawałek przeszedłem. Totalnie nie wiem, gdzie iść, co robić na razie. Pierwszy odcinek będzie odcinkiem rozgrzewkowym, żeby przypomnieć sobie trochę mechaniki i tak dalej. Tutaj coś będzie trzeba zrobić, ale tym razem postaram się dowiedzieć o Dark Soulsie wszystkiego, ponieważ naprawdę te gry są niesamowite. To jest coś pięknego. Nie każdy się dowie, jak są dobre te gry, bo są również dużym wyzwaniem. Okej, czyli tu będziemy musieli otworzyć jakąś tą bramę. Okej, czyli musimy się zawrócić. Coś mi się przypomina, że gdzieś chyba będzie dźwignia. W ogóle jeszcze może pokażę, z czego będę korzystał. Będę korzystał w prawej ręce ognisty bułat plus dziewiątka, lewa ręka tarcza z wzorem trawy do odbijania ciosów przeciwników. Tutaj mam odzienie lekkie, po to, żeby właśnie szybko się poruszać. Pierścień Havela oczywiście i srebrny pierścień chciwego węża, żeby zyskiwać więcej dusz. Dobra, jeszcze tylko może sprawdźmy sobie, ile do poziomu trzeba. A do poziomu trzeba 56393. Mój poziom to 96. Dobra. No to lecimy. Na razie jeszcze nie możemy tam słychać Kowala na dole, ale nie możemy jeszcze korzystać z jego usług, bo musimy zdobyć przedmiot, do czego dojdziemy później. No dobra, tu będziemy mieli kilku przeciwników. Spróbujmy odbić. Okej, się udało. Ale ta taktyka jest piękna. No co to za... Teraz chcę trochę inaczej zrobić. Ale czemu nie dźgnęłeś go w plecy? Trzeba idealnie się ustawić właśnie. A ciekawi mnie, czy jak powoli będę szedł, to on mnie nie usłyszy i ja go dźgnę w plecy. Przecież on jest odwrócony. Dźgnę! No tak. No i dobra, dawaj następnego. Oj, tego nie umiem odbijać do końca. Dziwny timing, ale się udało. Trzeba pamiętać, że każdy przeciwnik praktycznie ma inny timing do odbicia. Trzeba się tego wyuczyć. Jak najszybciej. Tutaj też jest przeciwnik. Wygląda może łatwo, ale uwierzcie mi, ta mechanika nie jest prosta do wyuczenia. Jest bardzo dobrą mechaniką,
O, kolejny stoi odwrócony tyłem. No to co, dźgnijmy go może w plecy. No dobra, nie do końca tak to miało być. Trzeba na odpowiednią odległość, chyba bardzo blisko podejść, żeby dźgnąć w plecy. Ja chyba byłem jeszcze za daleko. Tak mi się wydaje. Tutaj to wracamy, ale może i trzeba wrócić. W ogóle to tutaj chyba można... A nie, myślałem. Myślałem, że skoczyć na kogoś z góry. Można skoczyć na kogoś z góry. Lecimy. Haha, fajna sprawa, lubię. Dawaj, wariacie. Zaczynaj. Okej. Dawaj. Nie udało mi się. Spróbuję już normalnie go wykończyć, bo dwóch mam. Długi miecz. Okej, a to mogę też rozwalić? Mogę, ale czy tu coś może być? Nie wiem, ale sprawdźmy. Zaglądajmy wszędzie. Może uleczę się. Teraz tak. Stamtąd przyszliśmy. A, jeszcze tam można było. O, zaraz, to coś będzie tam. Chodź, podejdziesz tutaj? Chodź, podejdź przez bramę, cię zabiję. A nie, nie można, nie można. No dobra, tutaj mamy kolejnych przeciwników. Chodź, chodź, wariacie. No, dawaj, dawaj. Się nie wstydź. Okej, a teraz... O właśnie, o to mi chodziło. Obchodzenie i dźgnięcie ze spaleniem. Też fajna taktyka. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. Ale tu już nic nie ma, to tylko ta droga, dobra. Ale tak jak mówiłem, chcę zaglądać wszędzie. Totalnie nie pamiętam już, bo minęło sporo czasu od ostatniej mojej rozgrywki. Okej, mamy na dół i na górę. O, coś tam ciekawego słychać na górze. Już mnie to zaciekawiło. Lecę. A nie, myślałem, że jakiś potwór mnie zaatakuje, czy coś. Słaby punkt skoku. No raczej tu nie można skoczyć. No, no tak, no prawdę napisał, słaby punkt skoku, bo się zginie. Okej. Muszę się dostać tam na drugą stronę. Chyba musimy tutaj już teraz na tą drabinkę. A jak się zjeżdżało? O kurczę, nie pamiętam. Bo... Zaraz, zaraz. A ciekawe, czy szczura można odbić? Też można na pewno. To jest fajna sprawa, bo jak weźmiemy w dwie ręce broń, to mamy mocniejsze ciosy. Wtedy nie mamy tarczy, ale ciosy zabierają więcej. Dobra. Tego przeciwnika lepiej sobie tutaj ściągnąć, żeby nie ryzykować walki tam jednak. I co? I spróbujmy odbić. Może uleczmy się na wszelki wypadek.
Chodź. Chodź, wariacie. No dawaj, zaczynaj. Świetna technika. Jesteś. Okej. Czy teraz nie będzie ten wielki smok przypadkiem? No właśnie, tak, 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 na górze. W ogóle tego smoka tutaj można zabić, właśnie strzelając tutaj cały czas z łuku w jego ogon. I w ten sposób pozyskamy też specjalną broń. Ja już tą broń mam chyba, z tego co pamiętam. Trzeba dosyć dużo strzałów pakować w to. Później najwyżej po zakończeniu nagrania sprawdzę i jak nie mam, to postaram się pokazać w kolejnym odcinku, o co chodzi. Broń będzie właśnie pozyskana z ogona tego smoka. Zobaczmy w ogóle. Mam 103. To dosyć długo chyba trzeba strzelać. I kolejna sprawa. Że trzeba też sobie wybrać chyba przede wszystkim tą broń. Włożyć. Nie pamiętam do końca jak się korzysta. Muszę przypomnieć sobie. Z łuków, kusz i tego typu rzeczy. Kusza 55, to na bełty, a łuk 90. Aha, czyli nie mogę, nie mam odpowiednich statystyk. No dobra, w takim razie porzućmy na razie to. Powrócimy najwyżej do tego. Schowaj przedmiot. Sprawdzić będzie trzeba, jakich statystyk potrzeba do łucznictwa. Okej, dotarliśmy do ogniska. Oczywiście sobie skorzystamy z ogniska. Zawróciliśmy się aż tutaj. Czy dobrze? O, pamiętam, to była moja miejscówka kiedyś do farmienia. Tutaj na samym początku. Bo dosyć łatwo tutaj tych przeciwników wszystkich pozabijać i jest ich tu dodatkowo sporo. I już ten przeciwnik znowu, inny timing. Ciężko wyczuć. Tutaj już wszystko pozbierane. Tutaj mamy sklep ukryty. Możesz ty. No dawaj, 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 dawaj. O nie, trzech jest. Chodź tu. Chodź tu. Poczekamy na niego, on tu zeskoczy któryś na pewno. Nie, to nie. Tego wariata małego trzeba się pozbyć najpierw. I teraz przejdziemy do tych. Do tych. O nie, nie, nie. Nie dam ci się uleczyć. No dawaj. No dobra, ile było trzeba? 56 tysięcy, żeby poziom podnieść. Dobra, zobaczmy, przypomnijmy sobie, co u tego kupca możemy kupić. Co u niego możemy zrobić w ogóle. O, przeciwnik.
tutaj jest ten kupiec. Still keeping your marbles all together? Then go ahead, don't be a nitwit. Śmieszny głos ma. When your days are numbered. I co on ma? Ma proszek naprawczy, noże, talizman. Ten talizman chyba się rzuca na skrzynię mimika, żeby się nie otwierała. Coś mi takiego się przypomina, ale nie jestem pewien, mogę się mylić. Pudełko bez dna, pudełko pozwalające na zarządzanie ekwipunkiem przy ognisku. Mamy kupione, ok. A tutaj zbroje. No to nic ciekawego nie ma dla nas. Więc dobra, myślę, że może w tym kierunku musimy się udać, żeby tą bramę otworzyć. Spróbujmy. Tutaj będzie sporo przeciwników. I nawet mnie tutaj obrzucali w odpowiedni sposób. Całe szczęście, że mamy tutaj obok ognisko, więc nie ma problemu. Trzeba od razu, jak widać, szybko wbiec. Dobra, zbieramy duszę przede wszystkim. Ej, co jest? Dobra. Nie umiem tego wyczuć, timingu. Jest jakiś szybszy o wiele. Kurde, tamci są dużą przeszkodą. Pięknie się udało go w plecy ugodzić. Cały czas obserwujemy tylko paski, żeby nie doprowadzić do momentu, że nie mamy nawet na unik. To jest bardzo ważne w tego typu grach. Obserwacja pasków non stop. Aha, nie możemy otworzyć z tej strony, czyli wydaje mi się, że chyba to będzie dobra droga. O, cześć. Wariacie. Tych chuderlaków muszę się jeszcze podszkolić. Z odbijaniem. No dobra, i lecimy na górę. Ole szybki! Zaskakująco szybki. Zaraz. Bo ktoś tu mi pociska z góry. Chciałbym wywabić ich trochę. Ożeż ty! Myślałem, że się uda mi jakoś przemknąć, ale jednak nie. Czy w tej wieży? Idziemy do wieży najpierw. Dobra. Spójrzmy, jak to z góry wygląda. Tam mamy dwóch. Trzech. Dobra. O nie! Nie zdążyłem. Był pierwszy. Ale głupek. O, jakiś przedmiot z... O! No to tyle, jeżeli chodzi o przedmiot. Z
Rozejrzyjmy się, czy nie ma żadnych ukrytych lokacji. Tutaj możemy sobie odblokować skrót jakoś. Tylko jak tam dotrzeć? Z innej strony jakoś, dobra. Na razie lecimy dalej. Cały czas uważając. Dobra, idziemy do nich. Tutaj widocznie nic nie ma już. Wyciągnijmy sobie po jednym najlepiej. Chodź, wariacie, chodź. No, zaczynaj. A, zaraz ja... Zaczynaj, a nie mam tarczy. Okej. No, czekam. Jeszcze ostatnie tchnienie, ble, zrobił. Wydobył z siebie. Chodź. A tego w plecy. Dobra, tutaj mamy drogę. Ale tu ewidentnie byłem już. Słyszę kogoś. Aha, tam jest. Ewidentnie byłem, bo to jest sam początek. Ale to nic, to nic. Sprawdźmy sobie. Mówię, pierwszy odcinek jest odcinkiem rozgrzewkowym, więc pobiegamy sobie, trochę pozbieramy dusz w celu przypomnienia sobie, wyuczenia trochę tego timingu, bo jak widać jeszcze często nie trafiam. Oczywiście mógłbym ich pokonywać bezpieczniejszą metodą, ale no nie jest tak efektowna. A czy tutaj my nie mieliśmy Havela kiedyś przypadkiem na górze? Zaraz, tutaj w ogóle coś chyba było. Schowane. Nie? Nie, może i nie. Tutaj była droga do bossa tego. Tutaj mamy drobinkę, wejdźmy sobie tego łucznika, ściśniemy. Właśnie pierwszy raz przystępując do tego bossa, trzeba o tym pamiętać, żeby wejść na tą drabinkę i szybko tu tych łuczników pościskać. Uważając, żeby oczywiście nie zginąć, bo już u mnie było blisko. Jak się zjeżdżało? Nie pamiętam. Będę musiał poszukać. Albo może jak ktoś ogląda, to niech napisze w komentarzu, jak się zjeżdża po drabince, jeżeli wie, bo ja nie pamiętam, ale postaram się dowiedzieć najwyżej przed kolejnym odcinkiem. Zamknięte. Aha, jesteśmy tutaj. Tutaj, gdzie ten smog. Spróbujmy, spalmy tych przeciwników, bo ten smog zaraz będzie. Czemu ten smog się nie rusza? Okej. Jest i dźwignia. No właśnie. Tutaj trzeba uważać. Ponieważ jak widać,
Raz, że mamy mnóstwo przeciwników, a dwa, że smok, no. Który nam wyczyści przeciwników, ale nas też może zczyścić. Okej. Jeszcze raz. Nie wiem, czemu nie zrobił mi uniku, naciskałem w każdym razie. Pozbierajmy teraz wszystko, smok sobie odleciał, ale on wróci. Słyszę jeszcze gdzieś przeciwnika, tylko nie wiem z której strony go słyszę. Z lewej? A, na dole szczurki te. Dobra, mniejsza o to. Pociągnij dźwignię. Zbadajmy jeszcze tutaj tą miejscówkę. Coś my za nich dostajemy? Dostajemy 145 grosze, żółciaki można by powiedzieć. Chwalmy słońce. Praise the sun. Okej, tutaj już nic więcej nie ma. Więc przejdźmy tutaj. Ale przede wszystkim skorzystajmy z ogniska. Oczywiście będą przeciwnicy od nowa. Ciekawe, czy smok jest też. Już. Nie, jeszcze nie ma, dobra. Się ładowałem, nie. Nie chcę żadnej straty mieć. Lecimy w każdym razie teraz tutaj. A, to tutaj sobie odblokowałem tylko drogę. Czyli dobra, to musi być gdzieś tutaj. Zaraz znajdziemy. Czyli się zawróciliśmy, ale przy okazji sobie odblokowaliśmy skrót do ogniska, więc... Myślę, że to też jest cenne. Oj, uwaga, uwaga, bo się trochę ich mi tu zebrało. Trzeba kombinować cały czas, bo zginąć jest bardzo łatwo. Haha, fajnie, żeś spadł. Wiem, przypomniałem sobie już. Trzeba przez kościół czy przez katedrę przejść. No, wariacie, zaczynaj. Ej, dwóch! Okej. Okej, oddalmy się na momencik, oddalmy się. Dwóch jest. No. Nie pamiętam, jak to było z kwestią broni. Psuje się czy nie psuje? No wariacie, zaczynaj. O, ale zaraz, mamy tutaj również drogę w dół. A co tutaj jest?
Nie uciekaj. A, patrzcie, on zawiadomi innych. To fajna sprawa. Że niby pułapka, ło. Straszna pułapka. I stoi ham. Ha, też zaskoczyłem z ciosem do niego. Fajnie. Ale to mięso armatnie jest, bo strasznie mało za nich dostajemy. Uda się zeskoczyć? Aż pewnie, że tak. Nawet w takiej małej wysokości. Aby jakaś wysokość. I to zawsze jest mocny cios, ten ze skoku. Dobra, mam dosyć tarczy na razie. Teraz powalczę samą bronią. Spróbuję podźgać trochę. A, okej, okay. Jestem na dobrej drodze. Już se przypomniałem, właśnie, słychać dzwony i tam musimy się udać. Tutaj będziemy mieli paru przeciwników. Trochę mocniejszych. O, właśnie takich. To może jednak... O kurde, on jest szybki. Inny timing. Ale mimo wszystko spróbujmy. Udało się. Ale nie... Nie trafiłem. Moment, jeszcze raz. Ale odbijam, ale nie robi tego od razu mocnego ciosu, bo to chyba mocny przeciwnik, dlatego. Nie robi wkucia, dźgnięcia, przebicia. Zwał jak zwał. Okej, 40 tysięcy, więc już tylko 16 tysięcy brakuje do kolejnego poziomu. W tamtą stronę, mamy dwie strony, zaraz. Może tutaj sobie poczyśćmy też tych przeciwników, żeby też zyskać, żeby już mieć mało do poziomu. Zaraz będzie jeszcze i ognisko. Najpierw najlepiej się zająć... Oż ty, jakie wkucie! Zaraz. Zaraz. Oczywiście nie zostawię ich, tak? Pozabijam. Aczkolwiek musiałem na chwilkę uciec. Ale nie da mi... Mało miejsca, żeby się przycisnąć. Chciałem go dźgnąć w plecy. Dobra, a musimy udać się tutaj. Tutaj na górze będzie chyba jakiś czarodziej też w nas naparzał. Tak jest, jest tam, stoi. Więc trzeba na niego uważać. Ogólnie to tu już jest pozbierane, bo tutaj był jakiś ważny przedmiot, pamiętam. Tylko co? No nie, nie pamiętam. Ta winda nas zaprowadzi gdzie? W dół czy w górę? W dół. Aha, w ten sposób odblokowaliśmy sobie skrót tutaj do samego początku gry. No i fajnie, no i fajnie. Przeszukajmy zwłoki. A właśnie, jeszcze
Na pewno mam coś również do wchłonięcia. Zobaczmy, jak to się... Tych dusz nie ruszamy oczywiście, ale mamy tutaj duszę nieznanego żołnierza. Użyj. Ile dostaniemy? No 800, no niewiele, ale zawsze to coś. Zawsze to coś. Ale tych za to mamy 5. Zobaczymy, ile uzyskamy za te. Ile? 1000, no to też niedużo. Bo małe były. I tutaj 2. I 800. No i już coraz bardziej się zbliżamy do poziomu. Tutaj coś pamiętam, coś tutaj było ukrytego. Też. Tam mamy coś. Z góry trzeba będzie zeskoczyć. To jest w moim materiale już na kanale, jak przechodziłem pierwszy raz grę. Więc może sobie później powrócę do tego, żeby to sprawdzić. A tymczasem dobiegnijmy do ogniska pierwszego. Żeby sobie... O, jest typek. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Coś tutaj też nim będzie, jakieś zadanie. Wszystkiego się dowiem. Tak samo kwestia przystąpienia do przymierza i porobienia jakichś questów, bo za to też się zdobywa cuda, czary i różne rzeczy. Tam jest kruk. A tu mamy ognisko. Mamy jeszcze tutaj tego gościa. A, człowieczeństwo, też o tym zapomniałem. Przypochleb. Jakie słowo, pierwszy raz słyszę takie słowo. No dobra. Odnówmy sobie tylko butelki Estusa i rozejrzyjmy się jeszcze bardziej tutaj. Tutaj jest droga do windy, tak? Tak, dobra. Ale mamy jeszcze tutaj jakąś drogę. Której... A, jest przejście. Momencik. Jest przejście. I jest przedmiot. Bomba zapalająca. No. Nie używam takich rzeczy, muszę się przyznać. Tutaj coś później będzie. Chyba na sam koniec gry. A, tędy można się dostać do bardzo trudnej lokacji. Już na samym początku gry. No może na razie sobie to daruję. Ale tutaj zobaczmy. Zajrzyjmy się po terenie i mamy już jakiś przedmiot. O, dusza. Czyli możemy sobie wchłonąć ją za chwilę.
Tutaj coś jakoś tam na górę się da dostać. I chyba możemy się dostać do innej lokacji, do sekretnej. Ale nie jestem pewien, nie pamiętam po prostu. Ale coś tu było, na 100%. Tutaj będzie masa szkieletorów. Dlatego ja spróbuję tylko pozbierać przedmioty. Bo szkieletory już pokazuje. Szkieletora rozwalimy, ale on się odnawia. Wstaje. Za chwilę, tak? Wstanie? Nie wstał. Myślałem, że te się odnawiają, ale to chyba mylę z miejscówką później taką. Albo w ogóle mi się mieszają części Dark Soulsa, bo też grałem w trójkę wczoraj trochę i akurat jestem tam w katurskich katakumbach, gdzie właśnie mam scenę, w której muszę uciekać od tych szkieletorów. No ale może nie rękami, nie rękami. Jakiś status mi zarzucił na chwilkę. Jeszcze więcej dusz, bardzo dobrze. O kurde. Szybkie te szkieletory są. Próbuję odbicia, ale kurde, nie. Nie wychodzi mi. Ze szkieletorami to już nie takie proste. Szybkie są skubane. O, obejść. Większy jest. Dobra, dobra. Odbiegnijmy sobie kawałek. Nie, nie, nie. Uff, było blisko, ale nie. Trzeba cały czas uważać, by też nie spaść. O kurde, ty duży lecisz. Energię. Przez te cholerne namierzenie, niechcąco. Lepiej nie namierzać, jak się walczy. Jednak. Oczywiście nie daruję im tego. Co one sobie myślą, głupie szkieletory? Oj, nie, 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 nie. Odbijanie to może szkieletorów? Nie. Lepiej nie. Za szybkie są skubane. Jeszcze przeżył. Ale i fajnie się gra w tą grę. No kurde, to są dopiero gry. Souls-like'i to naprawdę jest coś wyjątkowego. Jak ktoś spróbuje, przejdzie parę części, to później no nie da się żyć bez tych gier. Gra się w inne gry, owszem, jest dużo dobrych gier, ale Souls-like'i to są gry naprawdę wyjątkowe. I tutaj właśnie jest coś bardzo cennego w tych katakumbach. Ale ja na razie jeszcze nie będę tutaj się zapuszczał, bo tutaj najlepiej później się udać. Tam coś jest cennego, jakiś żar chyba
do broni albo coś do kowalstwa. Coś tam jest. Patrzcie, kości sobie spadają. Tak jak te krzaczki na westernie, tylko że tutaj kości. O, jeszcze przedmiot został. To jest zajebiste w Dark Soulsie, że już od samego początku gry można w tak wiele miejsc się udać, ale trzeba uważać. Trzeba uważać, bo śmierć czeka wszędzie. Tak jak tutaj właśnie ten wielki. Ja sobie wyciągnę go trochę na większą arenę, żeby móc krążyć wokół niego i niechcący też nie spaść, ale oczywiście chcemy go zabić. O, tutaj na przykład będzie dobrze, myślę. Co za cios? No i udało mu się, ale to nic, tutaj jest dusza obok. Najgorsze jest to, jak właśnie zginiemy dwa razy i stracimy to wszystko. To jednym słowem nasza gra cała poszła na marne. Tego trzeba cały czas tego pilnować. I za wszelką cenę odzyskać duszę. To jest podstawa. Zobaczmy, gdzie została moja dusza. Tam. I od razu robię taki myk, że lecę po nią najpierw. On mi odbił! No proszę. To są szkieletory. Skubane. Dobre są też, no. Nie powiem. Żeby tutaj któryś podszedł, to... Skubane, no. Prześladują mnie. Trochę. Teraz. Ostro. Czujesz się zmęczony aż przez te szkieletory. Kurde, namierza mi tego kruka. Ja nie chcę mu na kruka. I dobra. I rozwalone. 49 tysięcy. Zobaczmy, jeszcze mamy tutaj duszę do wchłonięcia. Nie jedną zresztą. Może już będziemy mieli na poziom nawet. No nie, jeszcze trochę, jak widać. Dobra, tam sobie sprawdziliśmy, już zostawmy tą miejscówkę, bo do katakumb na razie nie będę się udawał. Muszę sobie poczytać, co tam w ogóle jest. Po co tam mamy się udać ostatecznie. Odpocznijmy przy ognisku i powróćmy tam w tą drugą stronę. Wjedźmy, czyli windą. Czyli tędy. A zaraz, coś pamiętam, że na windzie trzeba w trakcie zeskoczyć. Jest ukryta miejscówka. Coś tutaj... A, jest. Aha, tylko nie trafiłem, tak?
No to może jeszcze raz. Dobra. Oho. Czyżby trzeba skoczyć? Jak się skakało? Jest, się udało, huch. Okej, no mówię, tutaj się dostać nie jest łatwo, to jest ukryta lokacja. W której w ogóle chyba będziemy mieli możliwość przeniesienia się do sekretnego bossa jeszcze. Musimy tylko się skulić. I kruk nas zabierze tam. Tylko jeszcze się zastanawiam. Aha, czyli tutaj mamy drogę do tego przedmiotu. Na dachu. Klucz do zachodniej części drugiego piętra azylu. Czyli to jest chyba nam potrzebne też do czegoś, żeby się dostać do tego bossa dodatkowego, ale nie pamiętam dokładnie. Muszę się przyznać, że nie pamiętam. Dawno bardzo grałem. No dobra, teraz już byśmy musieli chyba drugi raz, tak? A zaraz, tu jest jakaś drabinka. A nie, to nie drabinka. Dobra, zobaczmy. Okej. Północny azyl nieumarłych. No tak, i to tutaj coś tutaj będzie. Tutaj na samym początku gry byliśmy. Chyba stąd się startowało. Albo i nie, nie pamiętam. Ale Walter, jak oglądasz, dostań się tutaj też koniecznie. Bo tutaj coś ciekawego chyba na nas czeka. Coś tak czuję. Dobra, tu nic nie widzę. I tutaj zdaje się, że będziemy mieli chyba bossa. No właśnie. Okej. Co? Ale mało mu zabieram.
Zabił. No i teraz trzeba odzyskać tą duszę koniecznie. O kurde, żałuję, że do niego teraz się udałem, bo trzeba najpierw tą level wbić za te punkty, ale to nic, to nic. Dwa razy się naciska, to się skacze. No dobra. Dobra, gdzie ta winda? Chory sposób dostania się tutaj, naprawdę. No, muszę powiedzieć, że nie jestem przygotowany dobrze na tego bossa, jak widać. I popełniłem tutaj błąd, że udałem się teraz tam. Teraz muszę tyle czasu go katować, aż go skatuję. I przede wszystkim za każdym razem odzyskać duszę. Kurde, niedobrze, że tak to się zaczęło. To jest tak, to jest sekretny boss. Dlatego, wiedząc to, spróbujmy na razie tutaj wybić tych małych chociaż, żeby nam nie przeszkadzali. I spróbujmy tej taktyki, właśnie. A, tu mamy ognisko. A, czyli dobra, czyli nie jest tak źle. Dobra, czyli ja sobie w tym momencie zakończę pierwszy odcinek, a następny odcinek zacznie się od razu od tamtego bossa i spróbujemy oczywiście sobie odzyskać te wszystkie dusze, które tam leżą. No i tyle, i mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to zostaw lajka, zostaw komentarz, zostawcie jakiś ślad po sobie. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.